Zespołem misyjnym dzisiaj dwa tematy. Pierwszy temat: słuchanie złego raportu. Pan dobry jest, ale temat jest słuchanie złego raportu, złych raportów, złych wiadomości, złych informacji. Coś, co często powoduje konflikty, czy to w kościele, czy w naszych rodzinach, w pracach, to bardzo często wynikają one z tego, że słuchamy złych raportów, które są oparte albo o fałszywe informacje, albo o niepełne informacje. Czasami my wyciągamy tak naprawdę wnioski na podstawie zupełnie niepełnych informacji, a wyciągamy błędne wnioski. Dlatego, że nie wiemy wszystkiego, tak? I to jest fajna definicja tak naprawdę, bo my bardzo często w naszych naturalnych skłonnościach osądzamy ludzi, budujemy jakieś swoje koncepcje ludzi, nie znając w ogóle całościowo ich motywacji, zachowań, całego wydarzenia i tak dalej. Dlatego co Biblia mówi na temat osądzania innych? Jeśli chodzi o Nowy Testament, tak? Nie sądźcie! Nie sądźcie! Dlaczego mam nie sądzić? Bo tak naprawdę ja nigdy nie znam do końca wszystkich faktów na temat wydarzenia czy osoby. Dlatego Biblia zachęca nas do tego, byśmy nie osądzali. Coś do czego jeszcze nas... Słuchajcie, taka zła wiadomość, zły raport może być komunikowany nie tylko słowami, ale mimiką twarzy i gestami. Na przykład, no po prostu coś ci się nie... albo ktoś ci się nie podoba i po prostu wyrażasz to na twarzy, tak? Gniewnie spoglądając na kogoś, albo co ty mi będziesz mówił, nie? A nie trzeba słowami czasami. Możesz wysyłać złe sygnały, że kogoś nie lubisz i coś takiego bez słów tak naprawdę. To, do czego nas Biblia zachęca tak naprawdę, to nie jest przekazywanie i osądzanie innych osób, ale do przykrywania czyjegoś grzechu. To, co często chrześcijanie praktykują, co myślę, że ja też chyba praktykowałem, staram się nie, ale czasami nie wychodzi, to, że my, ponieważ my nie rozmawiamy, nie dajemy złych raportów o innych osobach, tak, no, nie wypada nam mówić za czyimiś plecami, ale to, co często robimy w zamian, to pomódlmy się o tego brata, który ma problemy. Widzicie, o co chodzi, tak? Po prostu odkrywamy czyjeś grzechy, zamiast je zakrywać. Żeby się o kogoś modlić, nie musisz mówić o całym jego grzechu, o tym, w co się wpakował i dlaczego, i analiza cała. Wystarczy, że powiesz, pomódlmy się o tego brata, tak? I Duch Święty prowadzi w modlitwie. Więc coś, co mnie tak bardzo zachęca do tego, by zakrywać raczej czyjeś grzechy, niż odkrywać, to jest przypadek Chama. Kto pamięta, dlaczego mamy dzisiaj powiedzenie tych chamie, tak? Skąd się to wzięło? Z Biblii, tak? Noe miał 3 synów. Jeden z nich się nazywał Ham. I Ham został przeklęty przez swojego ojca. Wiecie za co? Ham się nie upił. Noe się upił. Ale to, czego Bóg bardziej nienawidził niż to upicie się, to właśnie to, że Ham odkrył nagość swojego ojca. Odkrył jego grzech. Co zrobił? Zobaczył, że ojciec leży pijany. Zawołał swoich braci. A, pokażę wam coś śmiesznego. Zobaczcie, nie? Pijak, nie? Upił się. I to, bo nawet w oczach Boga, albo przede wszystkim w oczach Boga, było o wiele gorsze i cięższe niż to, że Noe się upił. Odkrywanie czyjegoś grzechu jest chamskie. Pamiętaj o tym. Tak? Nie bądź chrześcijańskim chamem. Nie odkrywaj czyichś grzechów. Brzmi mocno, nie? Ale tak ma brzmieć. Bo coś, czego Bóg nienawidzi, to jest właśnie to, że my powielamy, czy przekazujemy dalej opowieści na temat czyichś upadków. Słuchajcie, jak to działa? Jak działa zły raport? Jest takich 5 etapów duchowego zanieczyszczenia. I coś, co my czasami sobie pobłażamy, albo
co nie uważamy, że jest złe, to jest to, że uczestniczymy albo siedzimy biernie przy tym, jak ktoś przekazuje zły raport. Myśląc, to nie ma na mnie wpływu. Mam złą informację dla ciebie. Każda zła informacja, która jest wypowiadana w twojej obecności, ma na ciebie wpływ. Więc pierwszy etap duchowego zanieczyszczenia, słuchajcie, złą wiadomością, to jest ignorancja, czyli pasywne słuchanie złych rzeczy o kimś. Jesteś gdzieś, ktoś, nie wiem, dwie osoby rozmawiają nawet i obmawiają trzecią, obgadują trzecią osobę, tylko siedzisz i słuchasz. To już zaczyna się zarażać. Już zaczynasz źle myśleć na temat tej osoby, o której oni mówią. Bo tak działamy. Później, co się dzieje drugie? Najpierw jest ignorancja, czyli nie wiedza, że zły raport został ci przekazany. No bo ja tylko siedziałem tam, tak? Ale tu głowa już zakodowała sobie pewne rzeczy. Druga rzecz, objawienie. Czyli przyjście do kogoś, kto jest zainfekowany złym raportem, obrażasz się na omawianą osobę. Czyli generalnie zaczynasz się interesować, zaczyna cię to pociągać. Co ona tak naprawdę jego złego zrobiła, tak? Zaczynasz myśleć o tym, tak? I spotykasz się z osobą, która nadaje na tą trzecią osobę, powiedzmy. Trzecia rzecz to jest zakażenie. Ten zły raport jest po to, aby zakazić twojego ducha. Jesteś zainfekowany. Jeśli się z tym nie rozprawisz szybko, to działa tak jak wirus tak naprawdę. No, ktoś ma wirusa, tego wirusa tobie przekazuje. I ten wirus się rozwija, aż będziesz na tyle zakażony, że będziesz zarażał innych. I to tak działa. Jest infekcja. Czyli po zakażeniu następuje infekcja, to ty zaczynasz już zarażać innych. Przekazujesz tą dobrą informację na czyjś temat komuś następnemu, tak? Sprzedaje się. To zakażenie tak naprawdę nie pozwala ci dobrze duchowo rozróżniać, bo zaczynasz robić złą robotę. I ostatni etap to jest choroba już całkowita. Zły raport zniszczył cały twój system wspierania, czyli modlitwę, ewangelizację, studiowanie słowa i społeczność. Bo tak jesteś już wkurzony na tą osobę, o której jest mowa, że aż nie możesz się o nią modlić, nie masz nastawienia w ogóle, żeby głosić dobrą nowinę, tak? Nie studiujesz słowa, nie masz społeczności z Bogiem. Bo to ma taki wpływ w ostateczności, bo twój umysł już się krąży cały czas koło tego, jak ta osoba mogła to zło zrobić. Jak ona mogła to zrobić. Tak samo jak i ty, słuchaj. To jest moja odpowiedź. Ta osoba zrobiła to samo, co ty byś na jej miejscu zrobił. Skąd mogę wiedzieć, że dana osoba ma dla mnie zły raport? Czyli jak rozpoznać, jak nie dać się zakazić, tak? Jak to rozpoznać? Słuchajcie, pierwsza rzecz. Osoba, która przynosi tę złą wiadomość, będzie testować twojego ducha. Czy jesteś otwarty na to, by usłyszeć to, czy nie? Nie, czy ona tak przyjdzie i tak, a słyszałeś co tam? Nie? I wtedy ty mówisz, nie chcę tego słuchać, albo mówisz, no. Tak? Czyli bada twojego ducha. Druga rzecz. Ta osoba będzie sprawdzać, czy przyjmiesz ten raport, czy nie. Aby dowiedzieć się, jak dużo informacji może ci przekazać. Czyli generalnie zobacz, jeżeli ty wykształcisz sobie taką postawę, słuchaj, czy mógłbyś przy mnie, a powiesz tak kiedyś komuś, czy mógłbyś przy mnie nie mówić źle na temat tej czy tamtej osoby? Co się dzieje? Ta osoba już więcej nie przyjdzie do ciebie ze złym raportem. Bo będzie wiedziała, że ty nie chcesz tego słuchać. Znajdzie sobie kogoś innego radiosłuchacza sobie znajdzie, tak? Ale do ciebie nie przyjdzie z tym. Więc warto takie rzeczy czasami komunikować, nie? Kolejna rzecz. Spróbuję cię wziąć trochę pod włos, żeby wzbudzić twoją ciekawość. Czyli będzie chcieć ci sprzedać tą złą wiadomość jako ciekawostkę. Coś, co cię zainteresuje. I czwarta rzecz. Ta osoba chce zainteresować się niby troską na dany temat, czy na daną osobę. Niby troszczy się o czyjeś życie, ale tak nie jest.
Skąd o tym wiem? Bo jeżeli troszczysz się o czyjeś życie, twoją postawą będzie zakrywanie grzechów, a nie odkrywanie ich. Bo odkrywanie czyichś grzechów tak naprawdę nic dobrego nie przyniesie. Więcej osób będzie tylko krzywo patrzyło na tą osobę, tak naprawdę, nie jest? I słuchajcie, co dalej? Co motywuje nas w ogóle do powstawania takich złych raportów, złych wiadomości? Po pierwsze, zgorzknienie w naszym sercu. Zostałem zraniony przez tą osobę, nie lubię tej osoby, więc będę o niej źle mówił. Zgorzknienie w naszym sercu. Zgorzknienie jest czymś bardzo złym, słuchajcie. Jeśli jesteś wierzący, a masz zgorzknienie w swoim sercu, to będziesz kalał, będziesz zarażał tym zgorzknieniem wszystkich wokoło ciebie. Dlatego to, do czego nas Boże Słowo zachęca, nie dopuszczaj do zgorzknienia w swoim sercu. Jeśli masz coś przeciwko komuś, to idź i rozpraw się z tym. Po to, żeby ten korzeń zgorzknienia nie zakorzenił się w twoim sercu. Bo im dłużej go tam przechowujesz, tym ciężej go później będzie wyrwać. Druga rzecz, bunt. Co motywuje nas do zwykłego raportu? Bunt. Jestem buntowniczy, usprawiedliwiam swoją niezależność. Buntownicy mają to do siebie właśnie, że szukają informacji, szukają takich rzeczy, które by popierały to, że one są niezależne. Na przykład znam takie osoby wierzące, które od lat żyją poza kościołami. Jak zapytasz się, dlaczego nie są w żadnym kościele, bo to jaka jest odpowiedź, jak myślicie? Bo nie ma doskonałych kościołów, a ja jestem doskonały, tak? To jest jedna z odpowiedzi, ale większość z nich odpowiada, albo mnie kiedyś ktoś zranił w kościele. Ja mówię, no i co z tego? No i co z tego? Przecież Boże Słowo mówi, że w pierwszym kościele było powiedziane, przebaczajcie sobie nawzajem. Jeśli cię ktoś zranił, to idź i załatw to z tą osobą i bądź w społeczności. To nie jest żaden powód do tego, żebyś ty był poza. Ale to jest bunt. Ta osoba nie chce być w kościele. Nie chce być pod autorytetem. Nie chce być, by kochać innych. Miłość zakrywa wiele grzechów. Zaraz o tym powiemy. Słuchajcie. Trzecia rzecz, co motywuje do złych raportów. Zwiedzenie. Wiara, że złe raporty są w porządku, aby je przekazywać. Myślenie, że ten zły raport, który przekazuję, jest w sumie dobry. No bo przecież muszę ostrzec innych, jaka ta osoba jest. I słuchajcie, z jednej strony to ma rację bytu. Bo jeżeli jakaś osoba jest, Biblia nauczał czymś takim jak zaraźliwe zło. Ale zaraźliwe zło to jest coś takiego w osobie, że ona złymi wiadomościami, złymi postawami, swoim grzechem ma wpływ na ludzi, którzy są wokół niej. To się nazywa zaraźliwe zło, tak? To jest zło, które jest przekazywane innym. Jeśli taka osoba jest w kościele, to liderzy, pastor musi jak najszybciej tą osobę wziąć na bok, porozmawiać w cztery oczy i powiedzieć, słuchaj, jeśli będziesz to robić, albo nie zmienisz tego w swoim życiu, masz zakaz wchodzenia do kościoła. Jest ta możliwość, jest. Biblia daje nam tą możliwość, tak? Ale to musi być zaraźliwe zło. Nie każdy grzech, który popełniamy, jest zaraźliwy. Tak? Bo czy, nie wiem, nie pomogę staruszce przejść przez ulicę, co jest grzechem, słuchajcie. Bo jeżeli wiem, jak dobrze czynić, a nie czynię, to co to jest? Jest grzechem. Ale czy swoją postawą zarażam kogoś innego w kościele? Nie. Chyba, że następni też zaczynają mnie przeprowadzać. To by było zaraźliwe. Ale to nie jest zaraźliwe. Widzicie mniej więcej, o czym ja mówię? Że są grzechy, które są zaraźliwe i są grzechy, które nie są zaraźliwe. Jeśli przychodzę do kościoła i promuję homoseksualizm i mówię, że to jest dobre, to myślicie, że to nie jest zaraźliwe? Czy zaraźliwe? Zaraźliwe. Więc co trzeba takiego delikwenta? Wziąć na bok i powiedzieć, słuchaj, możesz tu przychodzić, oczywiście, ale jeśli będziesz zarażał ludzi, będziesz mówił o tym, że to jest dobre, sorry, nie możemy ci pozwolić tu przychodzić. Słucham? Trzeba mu list do Rzymian. Szczególnie pierwszy rozdział, nie?
żeby wiedział, skąd to pochodzi, tak? A czwarta rzecz, która nas motywuje do złych raportów. Duma, pycha. Dlaczego my lubimy, zobaczcie, plotkować o złych rzeczach w czyimś życiu? Tak naturalnie mówiąc. Wiecie dlaczego? Bo wtedy my wypadamy lepiej. Nie jest tak? I słuchajcie, w życiu wierzących bardzo często tak jest. Będę mówił o grzechach, upadkach innych osób, bo wtedy ja wyglądam o wiele lepiej. Bo ja tego nie robię. Bo, nie? Tak. Ale ja tego nie robię. Co z tego, że nie robisz? Bo fajnie jest w Bożym Słowie powiedziane, że twierdzisz, że nikogo nie zabiłeś. Ale jeśli jesteś cudzołożnikiem, jeśli nie dbasz o swoich rodziców, nie czcisz swoich rodziców, to jesteś tak samo winny złamania zakonu, jak ten, kto zabił. Nie mówi tak Boże Słowo? Mówi. Twój brat upadł w tym, ale ty upadasz w innych rzeczach. On przekroczył zakon, ty też przekroczyłeś zakon. Też potrzebuje Zbawiciela, jak i on. Jesteście na tej samej, w oczach Boga jesteście na tym samym poziomie. Duma. Co jeszcze? Wina, słuchajcie, poczucie winy. Jeśli nie rozprawi się w swoim życiu z poczuciem winy, to będzie miało wpływ na twoje życie duchowe. Poczucie winy bardzo często służy nam do usprawiedliwiania przeszłych działań lub postaw. Coś zrobiłem, ale źle zareagowałem na tą osobę 5 lat temu, nie? Więc poczucie winy bardzo często nas też motywuje do mówienia złych rzeczy. Bo zamiast się rozprawić z tym poczuciem winy, to my usprawiedliwiamy swoje działania, tak? Miałem konflikt z tą osobą, ale to ja miałem rację, nie? Ale to ona mnie zraniła. No ale co z tego? Masz dzisiaj iść i to załatwić. Rozpraw się z tym, a nie po prostu dalej żyjesz tym, co ona... To tak samo jak wielu osób mówi, a Kościół Misiłowski, a to tak, ja pamiętam. 20 lat temu, jak tam ktoś mi coś tam dogryzł, to ja do dzisiaj to pamiętam. Mówię, czym ty żyjesz w ogóle? Czym ty żyjesz? Już dawno powinieneś się z tym rozprawić. Dawno powinieneś to wyznać przed Bogiem, pojednać się, przebaczyć, dalej miłować. Bo miłość, Boża miłość nie ustaje. Złe raporty zawsze wywyższają osobę o nich mówiącą. Nieduchowa osoba lubi słuchać tych raportów, bo to ją buduje. Jestem lepszy niż osoba, o której jest ten zły raport. Słuchajcie, jak odkryć zły raport, albo jak rozpoznać, że to, co ktoś mi przekazuje, jest tym złym raportem, złą wiadomością. Słuchajcie, prosta rzecz. Jak to odkryć, słuchajcie? Przez zadanie pytania tej osobie, która chce ci go przekazać, z jakiego powodu mi o tym mówisz? Jesteś zły na tą osobę? Jeśli ci powie, że tak, bo jestem zły, to ja nie chcę tego słuchać. To załatw to z nią, tą osobą. Druga rzecz. Gdzie zdobyłeś te informacje? Skąd to wiesz? Bezpośrednio od tej osoby, czy od innych? Czy z internetu, z Facebooka, nie? Skąd masz tą informację? Od tej osoby? Czy od Kazik, od Juśka, Juziek, od Franka, Franek, od Gienka i stąd dotarła do mnie ta wiadomość? Czy to jest po prostu plotka przekazywana z ust do ust? I trzecie, to jest bardzo dobre pytanie. Bardzo szybko się ucina złe raporty takim pytaniem. Czy rozmawiałeś o tym z tą osobą? O której mi chcesz powiedzieć? Rozmawiałeś z tą osobą? Lub ludźmi, którzy są w to bezpośrednio zaangażowani. Jesteś pewny, że to prawda? Skoro z nią nie rozmawiałeś, to skąd wiesz, czy to jest prawda? Ile konfliktów tak naprawdę, ile zerwanych relacji by nie było, gdyby tylko takie proste pytanie mógł zadać. Czy rozmawiałeś z tą osobą? Czy spotkałeś się z nią w cztery oczy? No i to jest też dobre, co zamyka usta tych, co chcą przekazać, czy sprawdzając tę informację, którą mi chcesz przekazać, mogę opowiedzieć o niej tej osobie? Nie?
Czy ten raport, który chcesz mi przekazać, ja mogę się zapytać tej osoby, czy to jest prawda? Jeżeli ktoś miał złą motywację, to w tym momencie... Ale nie, nie mów jej, tak? No to po co mi to przekazujesz? Kochasz tą osobę i chcesz, żeby coś się naprawiło w jej życiu? To po co mi to chcesz powiedzieć? Jeżeli nie chcesz tego. No i też dobre pytanie zadaj tej osobie, czy sprawdziłeś osobiście te fakty? Czy to jest po prostu ktoś mi powiedział, a temu komuś ktoś jeszcze, nie? Czy osobiście sprawdziłeś to? Czy rozmawiałeś z tym zainteresowaną najbardziej osobą? W jaki sposób mogę oczyścić swój umysł od złego raportu? No powiedzmy, tak, byłem gdzieś, ktoś przy mnie opowiadał złe rzeczy na temat brata czy siostry. No sorry, no już usłyszałem to, tak? Jak się rozprawić wtedy z tym? Jak nie pozwolić tej chorobie, tej infekcji rozwijać się we mnie? Słuchajcie, bardzo prosto. Miej Bożą miłość w stosunku do tej osoby. Słuchaj, zazwyczaj jak słyszymy zły raport o kimś, to generalnie w swoim sercu się oddzielamy od tej osoby. Ale gdy przychodzisz do Boga i zaczynasz modlić się o tą osobę, to Bóg daje ci, wiecie co? Co rozlewa w twoim sercu Duch Święty? Miłość do tej osoby. Miłość. Miłość, która tak naprawdę zakrywa mnóstwo grzechów. To jest, słuchajcie, pierwszy list Piotra, 4:8 wam czytam. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim. Wow! Miejmy gorliwą miłość, tak? Każdy do siebie nawzajem. Miejmy gorliwą miłość. A wiecie, jak ona się ma objawiać? I w jakim kontekście jest to wezwanie do tego, byśmy się miłowali gorliwą miłością? Dalej jest tak. Gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Jak gorliwa miłość ma się objawiać? Przez zakrywanie. Ilu grzechów? 2, 3, 4, 5? Mnóstwa grzechów. Dlaczego? Bo nadal jesteśmy, ty i ja jesteśmy grzesznikami. Nadal jesteś grzesznikiem. Zbawiony z łaski, ale jesteś grzesznikiem. Dlatego Kościół jest wezwany do tego. Ty jesteś wezwany do tego, by zakrywać mnóstwo grzechów. Nie słuchać ich, nie powielać, nie przekazywać dalej, ale zakrywać. To jest powołanie dla każdego z nas. I jeszcze jeden werset, jakby to było dla was za mało. 1 Koryntian 13:13 mówi o czym? O miłości. I wiecie, co ta miłość robi ciekawego? Przeczytam od 5 wersetu. Nie postępuje nieprzystojnie. Po drugie, miłość nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko, co robi? Zakrywa. Wszystko zakrywa. Dalej. Nie tylko zakrywa, ale... gdzie to było? Wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi i miłość nigdy nie... Nie ustaje. Wszystko zakrywa i nigdy nie ustaje. Wszystko zakrywa. Czy jest coś, czego nie zakrywa? Boże Słowo mówi, że wszystko zakrywa. Co więcej, nigdy nie ustaje. To jest, tak naprawdę to nie jest twoja miłość. W 1 Koryntian 13 nie jest mowa, nie ma mowy o ludzkiej miłości. My czasami wpadamy, jako chrześcijanie wpadamy w pułapkę i sobie myślimy, a to ja jestem teraz chrześcijaninem, to ja teraz muszę tak kochać. Wyprowadzę cię z błędu. To nie jest twoja miłość. To nie ty masz tak kochać. Tak ty jesteś kochany. Bo to jest ta pierwsza miłość, którą Bóg ciebie umiłował. To jest właśnie ta miłość. To ta miłość musi ciebie znosić wielokrotnie. To ta miłość zakrywa twoje wszystkie grzechy. To ta miłość nigdy nie ustaje. I my możemy tą miłość mieć, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy Duch Święty ją rozleje w twoim sercu. Bo to nie ty jesteś źródłem tej miłości, ale Bóg jest tą miłością.
Jeśli On rozleje tą miłość w twoim sercu, to jesteś w stanie tą miłością kochać innych. Miłość, która znosi wszystko, miłość, która zakrywa wszystko i nigdy nie ustaje. No ale ten brat już mnie zranił 50 raz. Jeśli masz Bożą miłość, ta miłość wszystko znosi. Nie ustaje. Dalej go kochasz. Dalej go kochasz. Naturalnie to nie jest łatwe. To jest wręcz niemożliwe dla mnie do zrobienia. Ale Bóg, Boża miłość potrafi to zrobić. Jeśli brakuje nam miłości, to co mamy robić? Słuchajcie, co Boże Słowo mówi? Jeśli brak wam miłości, proście, a będzie wam dana. Jeśli brakuje mi miłości do kogoś w kościele, do brata, do siostry, proś, a będzie ci dana. Czyli pierwsze, miej Bożą miłość w stosunku do tej osoby, której zły raport wysłuchałeś. Po drugie, odpokutuj, czyli zmień swój umysł w stosunku do ludzi, do tej osoby. Pozwól Bogu, by zmienił twoje myślenie na temat tej osoby. Po prostu słyszałeś coś złego, staraj się myśleć o tym, jak Bóg patrzy na tą osobę. Co dobrego Bóg w niej widzi. Co Bóg robi w jej życiu. Trzecia rzecz. Wiem, że moje serce jest czyste, gdy nie mam ochoty przekazywać złego raportu innym. Dokładnie. Nie chcę mówić źle na temat tej osoby. I nie chcę o tym z nikim rozmawiać. Wiem, że moje serce jest czyste, gdy martwię się bardzo, kiedy zły raport został przekazany. To jest tak naprawdę kolejny test na moje serce. Jeśli słyszę, że ktoś w mojej obecności przekazuje zły raport, to mnie to martwi. Jestem niezadowolony z tego, że komuś tam źle poszło, ale martwię się z tego, że ta informacja jest przekazywana dalej. To znaczy, że moje serce jest wrażliwe. To znaczy, że moje serce kocha tą osobę. Jest zraniona przez to, że ktoś źle mówi na czyjś temat. I wiem, że moje serce jest czyste, kiedy szybko oczyszczam moje życie z moich upadków, a także nie jestem szybki w badaniu upadków innych. Wiecie, co jest niesamowite? Czego ja się nauczyłem i czego nadal się uczę w chrześcijaństwie? Kiedyś usłyszałem takie zdanie i uważam, bardzo się z tym zgadzam. Wiecie, czym się różni dojrzały chrześcijanin od nowonarodzonego oseska w wierze? Jak rozpoznać? Kto jest na jakim etapie? Bardzo prosto można. Człowiek, który jest świeżo narodzony na nowo, nie jest jeszcze dojrzałym, jest niemowlakiem w wierze, gdy upadnie, będzie wyznawał i będzie żył tym grzechem jeszcze przez długie, długie dni, czasami miesiące i lata. A człowiek dojrzały duchowo, wiecie co zrobi? Wyzna swój grzech i przez wiarę przyjmie, że jest oczyszczony. Widzicie różnicę? Ja pamiętam, jak przyjechałem do szkoły biblijnej do Krakowa, w pierwszy dzień szukałem pracy, więc miałem dosyć dużo czasu, żeby indywidualnie ewangelizować na plantach, nie? I tam kto tam tylko się napatoczył, to jakiś traktacik dostał i tak dalej. I takie przynaglenie dostałem, przysiąść się do tego gościa na ławce i powiedz mu Ewangelię. Nie, jestem zmęczony, nie chce mi się i tak dalej. I tak długo marudziłem się, wypowiadam, że ta osoba odeszła i jej nigdy nie widziałem więcej. I co się później działo? Wiecie, co się działo? Szatan mnie zaatakował czym? Poczuciem winy. I całymi godzinami chodziłem i Panie Boże, wybacz mi, że nie podzieliłem się z tym biednym człowiekiem Ewangelią, przeze mnie pójdzie do piekła. O Boże, Boże, jak ja mogłem to zrobić? I kolejna godzina, i następna godzina, i mija dzień. I wiecie, co nagle Duch Święty mi powiedział? Czemu marnujesz życie na wydarzenie, które ja już ci dawno przebaczyłem? Przyjm przebaczenie. Popatrz, tam jest kolejna osoba, której trzeba powiedzieć Ewangelię. Widzicie, o co chodzi? Coś, czego musiałem się nauczyć, to musiałem się nauczyć, że jak wyznałem swój grzech, przyznałem się przed Bogiem do winy,
to Bóg w tej samej chwili oczyszcza mnie. I co tam jest dalej napisane? Jeśli wyznajemy nasze, przyznajemy się do winy? Że Bóg oczyszcza i co? Odpuszcza nam i oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. To w tym momencie, gdy wyznałem, Bóg to już zrobił. To jest w jednej sekundzie. I coś, co niedojrzały chrześcijanie robi, to następny dzień jest: Panie Boże, ale Ty pamiętasz, jak ja wczoraj zgrzeszyłem? A Bóg mówi: nie, ja już nie pamiętam. A inaczej, nie wspomnę tego nigdy więcej. Nie chcę o tym pamiętać. Po co Ty mi przypominasz? I to jest, i to się, zobaczcie, tak naprawdę ta zasada dotyczy się mojego życia, ale dotyczy się też życia innych osób, które zgrzeszyły. Mój brat, moja siostra zgrzeszyli. Teraz jeśli ja przekazuję raport o ich informacji, to prowadzi do oczyszczenia tej osoby, czy raczej do skażenia kolejnych osób? Dlaczego to jest takie złe? Dlatego, że nie pomagam tej osobie zakrywać tego grzechu, rozpowiadając o tym grzechu. Kolejne osoby są infekowane przez to. Więc to, do czego prowadzi nas dojrzałość chrześcijańska, naucz się przyjmować Boże przebaczenie dla siebie i pozwól innym też, żeby przyjmowały Boże przebaczenie. Rozpowiadając złe raporty, nie pomożesz tej osobie, żeby przyjęła Boże przebaczenie, sorry. Ale właściwie utrudniasz jej to przebaczenie. Ta osoba ma taki sam dostęp do Boga jak Ty. Jeśli zrobiła coś złego, to może w jednej chwili wyznać to i Bóg tak przebacza. I kto wie, może ona dzisiaj już jest czysta, a informacja na temat jej upadku dalej krąży. Bóg nie chce pamiętać, ale inni wierzący Ci nie zapomną. Będą Ci przypominać przy każdej okazji. Ale Bóg już tego dawno nie pamięta i nie chce, żeby to zarażało innych. Przypowieści 17 rozdział, i to jest ostatni werset, który Wam dzisiaj na ten temat przeczytam. Przypowieści 17 rozdział, 9 werset. Zataja występek ten, komu zależy na przyjaźni. No ciekawe. Czy zależy mi na tej drugiej osobie, czy nie? Bo jeśli mi na niej zależy, to według tego wersetu co będę robił? Zakrywał jej występek, jej upadek, jej grzech. Chyba, że mi nie zależy. Chyba, że nie kocham mojego brata, nie kocham mojej siostry. To wtedy mam problem, tak? Bo będę odkrywał, zamiast zakrywać. Bo będę rozpowiadał, będę źle mówił na jej temat. Coś, czego musimy się nauczyć. Coś, czego, co ja wierzę, że jest Bożą wolą dla Ciebie i dla mnie. Z powodu Bożej miłości. Nawet mnóstwo grzechów mamy zakrywać. Mamy mieć tendencję do zakrywania, a nie odkrywania. Mamy być Jafetem i, jak tam ci dwaj synowie znaleźli, Semem i Jafetem, a nie Hamem. Bo oni zakryli grzech swojego ojca. I przez to Bóg pobłogosławił wszystkich ich potomków. Słuchajcie, drugi temat. Posiadanie osobistej wizji. O, tak lecimy szybciutko. Damy radę, damy radę. Długo piszę, tylko musicie bardziej rozgrzać. Będzie dobrze. Posiadanie osobistej wizji. Słuchajcie, przy powieści 29 rozdział, 18 werset, mówi tak. Gdy nie ma widzenia, gdy nie ma wizji, naród się psuje. Odnosząc to do kościoła, czy do mojego osobistego życia, jest podobny. Jeśli ja sam nie mam wizji na moje życie, jeśli nie mam widzenia, nie widzę Boga, to moje życie się psuje. Bo widzenie, co to jest widzenie w ogóle? Bo często dzisiaj myli się tak naprawdę, co to jest wizja, co to jest widzenie. O, widzenie to jest ktoś, jak ktoś po prostu widzi coś ponadnaturalnie i tak dalej. Coś tam widziałem, albo mi się śniło, o, to jest wizja, widzenie. Nie do końca. Bo wizja i widzenie ma to do siebie, że objawia Ci Boga. Tak? Boga. Paweł pisze, że w swoim widzeniu był gdzie? W trzecim niebie. Tak? Był w trzecim niebie. I co tam widział? Widział Boga i widział rzeczy, których nie był w stanie nawet określić słowami. Tak? To było widzenie.
Więc widzenie ma to do siebie bardzo często, że objawia nam Boga. Jeśli nie masz właściwego obrazu Boga, to twoje życie będzie się psuło. Bo tak naprawdę w jakiego Boga wierzysz, tak żyjesz. Jeśli wierzysz w Boga, który jest jedynie surowym sędzią i jak to powiedzieć, takim despotą, tak? Jeśli Bóg będzie dla ciebie despotą i takim surowym sędzią, to jaką będziesz miał z Nim relację? Bardzo, bardzo odległą. Będziesz Go unikał. A jeśli masz obraz Boga, jak mamy objawione w Nowym Testamencie, do którego przychodzisz i mówisz: tatusiu! Tak? To nie przekłada się na twoje życie? Jeżeli Bóg jest twoim tatusiem, oczywiście, że ma przełożenie na twoje życie. Oczywiście, że to będzie miało wpływ na twoje decyzje i na styl twojego życia. Wizja to jest Boże porozumiewanie się. Wszystkie wizje zaczynają się od Boga. Boża wizja będzie uzupełniać Boże Słowo. Jeśli masz wizję Boga, czy masz wizję jakichś różnych rzeczy, masz widzenie, ale to jest sprzeczne z Bożym Słowem, to nie jest Boga. Na pewno. Boże widzenia, Boże wizje zawsze są zgodne z Bożym Słowem. Powiem wam tak. Niektórzy z was znają Andrzeja Borka, który siedzi w tej chwili w więzieniu. On mi przysłał, no tam w więzieniach różne rzeczy krążą, tam kto może jakakolwiek religia coś tam podrzucić tym więźniom biednym do czytania, to ich podrzucają. No i on mi przysłał taki artykuł: widzenie pewnej kobiety, która w swojej wizji została przeniesiona do piekła. I to widzenie, które Bóg jej dawał, tego więzienia, tego piekła, skończyło się dla niej prawie chorobą psychiczną. To już mi zasygnalizowało: halo, no jak, Bóg daje widzenie, po której człowiek zaczyna psychicznie chorować, tak? No sorry, coś chyba, inny Bóg chyba jej to objawia. I zacząłem czytać te widzenia i teraz wiecie, skąd ja wiem, że te widzenia nie są od Boga? Bardzo prosto, pojawiały się tam rzeczy, o których Biblia po pierwsze nie mówi, a po drugie pojawiały się rzeczy, które są sprzeczne z Biblią. Przepraszam, jaka wizja piekła, czyja wizja piekła to go? Skoro jest dodatkowym objawieniem do Biblii i mówi o rzeczach, które w Biblii są zupełnie inaczej opisane, tak? Bo na przykład, no, dlaczego, skąd wiem, że to nie... W piekle, w tej wizji piekła byli na przykład wierzący w piekle, tak? Jak wierzyli? No bo wierzyli, ale nie wytrwali. Przepraszam bardzo, tak? Gdzie to jest w Biblii? Że wierzący, którzy nie wytrwają, na wieki spędzą z diabłem w jeziorze ognia. Ja tego nie widzę w Piśmie Świętym. Przepraszam bardzo. Już widzicie, o co mi chodzi? Jeśli są Boże wizje, one zawsze będą zgodne z Bożym Słowem, a nie oscylujące na krawędzi i podające rzeczy, których nie jesteś w stanie sprawdzić, tak? Na przykład, że w piekle będą szczury, tak? Słyszeliście o tym? Jak ja mam to sprawdzić, skoro Boże Słowo o tym nie mówi, tak? Ja mogę tysiące rzeczy wymyślić tak naprawdę, o których Biblia nie mówi, i powiedzieć, że to jest Boża wizja piekła, nie? Nie, to może mogą być moje halucynacje, a nie Boża wizja piekła. Bez wizji ludzie giną. O, coś, co jeszcze ważne odnośnie wizji. Słuchajcie, większość wizji, jakie Bóg nam daje, są wizjami, które prowadzą cię do krzyża. Do krzyża. Bo krzyż jest tak naprawdę centrum chrześcijaństwa. Więc te wizje, które Bóg nam daje, prowadzą chociażby moje ego do tego, żebym tutaj je złożył. Nie w buddyjski sposób rozprawić się z ego, ale w biblijny sposób możesz rozprawić się z ego. Gdzie moja stara grzeszna natura powinna wylądować? Z Chrystusem jestem co? Ukrzyżowany. To jest jedyne rozwiązanie. Ty nie masz naprawiać starej grzesznej natury, czynić ją bardziej dobrą, przemieniać ją, pracować nad sobą, masz ją tu przybić.
aby Chrystus żył w tobie. To jest Boże rozwiązanie problemu naszego ego. Więc większość wizji będzie wokół krzyża. Bez wizji ludzie giną, bo zaczyna brakować dyscypliny w ich życiu. Kiedy brakuje nam dyscypliny, wtedy wizja nie może być zrealizowana. Kiedy naszym celem jest uwielbianie siebie, a nie Boga, to wtedy tracimy wizję. Kiedy nie mamy Bożej wizji i robimy to, co nam się wydaje dobre, wygodne w naszych własnych oczach. To jest takie fajne zdanie na zakończenie Księgi Sędziów. Wiecie, jaki był problem Izraelitów w Księdze Sędziów? Dlaczego byli co chwilę podbijani przez jakieś narody? Bóg ich musiał wyzwalać i znowu byli podbijani i tak dalej. Wiecie dlaczego? To jest ostatni werset Księgi Sędziów. Bo w tych czasach w Izraelu każdy robił to, co mu się podoba. Przypomina to wam jakieś czasy? Nieważne w co wierzysz, rób co chcesz, rób tam co chceta, nie? Do czego to prowadzi? Do tego, że ktoś podbija cię w niemowę. Jeśli w twoim życiu nie będzie wizji Boga, jeśli w twoim życiu nie będzie wizji krzyża, jeśli w twoim życiu nie będziesz dyscyplinował swojego ciała, żeby żyć duchowo, to nie będziesz żył duchowo. Bo szatan podbije cię w niewolę, świat podbije cię w niewolę, grzech podbije cię w niewolę z powrotem. Będziesz znowu niewolnikiem. Wszystko, co robimy, powinniśmy robić na chwałę Bożą. Amen. Nie będę tego komentował. Nasza wizja powinna wypełniać wizję pastora, lidera, którego Bóg nam dał. To powinna być ta sama wizja. Tu już mówię o wizji takiej na życie, na to, co robi Kościół, tak? Jeżeli pastor ma wizję, że robimy to, a ja mam wizję, że robimy to w ten sposób albo w tą stronę, to nie jest Boża wizja. Kiedyś pastor Andrzej, którego niektórzy z was mogli miesiąc temu widzieć we Wrocławiu, on powiedział, wyjeżdżaliśmy na misję. Jechaliśmy na pole misyjne na Ukrainę, do Odessy. Tam pojechało nas 30 osób młodzieży, tak? Sama młodzież. Więc co się zdarza bardzo często u młodzieży, że młodzież się zaczyna ze sobą kłócić o to, co i jak powinno być robione. I on nam z uporem maniaka przypominał jedną rzecz. Słuchajcie, jeśli jedziemy tam na pole misyjne głosić Ewangelię, to robimy to, co ja mówię, że robimy. Nawet jeśli masz lepszy pomysł, rób to w ten sposób, jak ja mówię, że robimy. Bo lepsza jest jedność niż co? Niż dobry pomysł. I rzeczywiście bardzo dużo rzeczy nam się udało zrobić. Tylko i wyłącznie dlatego, że byliśmy jedno. I pastor mówi, robimy to tak i tak i tak. I wszyscy robili dokładnie tak i tak. Nie było, że ja uważam, że powinniśmy to tak robić, a ja uważam, że tak. I wtedy co jest? Nie ma nic. Każdy robi co chce, czyli nic Bóg nie może zrobić. Bóg nie robi. Bo Bóg zsyła swoje błogosławieństwo tam, gdzie co jest? Gdzie bracia to? Tam Bóg zsyła. Tam jest przeznaczone błogosławieństwo, jest tam, gdzie bracia w zgodzie żyją, gdzie razem coś robią, gdzie mają jeden cel. Ale do tego trzeba pokory, słuchajcie. Naprawdę do tego trzeba pokory. Żebym ja czasami postawił się pod kimś, tak? Że ktoś był autorytetem nade mną. Pokorni chrześcijanie nie mają z tym problemu, słuchajcie. Żeby poddawać się pod czyjś autorytet. Wszystko, co robimy, powinniśmy robić, aby szukać i znaleźć zgubionych ludzi. To znaczy, że mamy wizję. Mamy wizję na zdobywanie dusz. I to jest bardzo ważna wizja, którą warto pielęgnować i za którą warto iść. Dzieje 26:14-20. Werset 16 wyjaśnia, dlaczego Bóg ukazał się Pawłowi. Pamiętacie? Bóg chciał, aby Paweł był świadkiem tych rzeczy, które widział i tych, których jeszcze nie widział. Tam jest moment, gdy Paweł opowiadał o tym, jak spadł z konia, tak? Miał wizję spadania z konia. I Bóg mówi mu, że
Słuchaj, ja ci pokażę, ile jeszcze będziesz musiał dla mnie wycierpieć. To była wizja. Ja posyłam cię do pogan. To była wizja. To był cel, jaki Bóg miał na życie Pawła. Mów ludziom, opowiadaj ludziom swoje świadectwo. Jeśli twoje życie jest zmienione, to ludzie nie mogą nic na to powiedzieć czy zaprzeczyć. To jest ważne, słuchajcie, bo tak naprawdę wiele godzin spędziłem na tym, żeby ze świadkami Jehowy rozmawiać na temat. A co ten werset mówi? Ale w tym wersecie jest inaczej. A to ja ci pokażę to, a ja ci pokażę tamto. Cyk, 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 cyk. Mijają godziny, ty jesteś przy swoim, oni są przy swoim. Ale wiecie, z czym świadkowie Jehowy sobie nie mogli poradzić, gdy dopiero załapałem to? Co ja mam z nimi dyskutować? Wiecie, z czym nie mogli walczyć? Gdy opowiedziałem im moje świadectwo. Jak poznałem osobiście Jezusa, jak Jezus mnie znalazł. I co wtedy się robi? Nie mieli już żadnych pytań. Za torebki nie ma nas. Bo tego nikt mi nie jest w stanie odebrać, ani podważyć. Bo to jest moje osobiste spotkanie z Bogiem. Coś, czego oni nigdy nie doświadczyli. I jeśli nie przyjdą do Jezusa, nie doświadczą. Ale to ma moc. Nie trać czasu na spieranie się na wersety, bo to zazwyczaj nikogo ku dobremu nie poprowadzi. Chyba, że rzeczywiście jakiś świadek Jehowy ma wątpliwości i naprawdę chce usłyszeć twoje zdanie. Okej, jak cię Duch prowadzi. Ale nie trać czasu na puste dyskusje. Powiedz im swoje świadectwo. Pożegnaj się. Do widzenia. Niech was Bóg błogosławi. Niech was Bóg znajdzie. I tyle. Świadectwo jest czymś, co każdy z nas ma i co możesz przekazywać. Słuchajcie, w wersecie 18, tam w Dziejach 26, tam jest opisane pięć takich Bożych wizji na życie Pawła. I chciałbym, żeby każdy z nas pomyślał o wizji Boga na moje życie. I tam jest tak, po pierwsze, Paweł został powołany przez Boga, dostał wizję na swoje życie, aby otworzyć ich oczy. Nasze życie polega na tym, nasza wizja polega na tym, by otwierać ludziom oczy. Tak? Głosisz Ewangelię, otwierasz ich oczy na prawdę. Drugie, aby odwrócić ich od ciemności do światłości. Generalnie, zobaczcie, jak to wygląda. Co znaczy odwrócić kogoś, tak? No teraz ja stoję tyłem do światła, tak? Jestem skierowany ku, cień robi co? Ciemność. Jest ciemność i nasze zadanie polega na tym, żeby ich obrócić. O, światło, tak? W świetle widzę więcej swoich grzechów, słuchajcie. W świetle widzę swój zgubiony stan. To w świetle tak naprawdę ludzie uznają się za grzeszników i przychodzą do światła. Do Jezusa mówiąc, Boże, jestem winny, potrzebuję Zbawiciela. Ludzie potrzebują, żebyśmy obracali ich. Bo tak naprawdę stojąc do światła i patrząc tu na tą swoją ciemność, sobie mogę powiedzieć, jestem dobry człowiek. Nie jest tak? Bez Bożego światła dużo ludzi myśli, że jest dobrymi ludźmi. My musimy ich obracać. I to obracanie często może polegać na tym, że przeczytasz im chociażby kazanie na górze Jezusa. Jeśli ktoś uważa, że jest dobrym człowiekiem, to co powinniśmy otwierać, to Księga Mateusza od 5 do 7 rozdziału im przeczytać i po skończeniu tego czytania zadać mu pytanie, czy nadal uważasz, że jesteś dobry? Czy nadal uważasz, że jesteś na tyle dobry, że nie potrzebujesz Zbawiciela? Bo w tych słowach Jezusa na kazaniu na górze jest właśnie z tym się rozprawia. Żeby pokazać Żydom, religijnym Żydom, że są grzesznikami. Używajcie tych słów Jezusa z kazania na górze. Dobra, słuchajcie. 5 minut, tak? Dacie mi 5 minut? Trzecia wizja na życie Pawła. Słuchajcie, aby odwrócić ich od władzy szatana do Boga. Słuchajcie, my często zapominamy o tym, że ludzie zgubieni mają innego władcę. Tak naprawdę głoszenie Ewangelii, to, że człowiek się nawraca, to nawraca się tak naprawdę z królestwa ciemności
do Królestwa Niebiańskiego, tak? To jest zmiana królestw. Bóg ma wizję na twoje życie, abyś wyrywał ludzi z Królestwa Ciemności i pomagał im przejść do Królestwa Światłości, do Boga. Czwarta rzecz, aby dostąpili odpuszczenia grzechów. Nie ma odpuszczenia grzechów poza Jezusem Chrystusem, słuchajcie. Masz taką wizję, żeby im to powiedzieć? Słuchaj, zgrzeszyłeś, jesteś w więzieniu, jesteś gdzieś w miejscach, gdzie płacisz za te swoje grzechy, ale Bóg odpuszcza w Jezusie Chrystusie. Przyjdź po zbawienie do Jezusa, On zapłacił. I do czego jeszcze życie, wizja na życie Pawła, do czego jeszcze prowadzi? Do współudziału z uświęconymi. Jeśli ktoś się nawraca, ma współudział z uświęconymi, ze świętymi. Każdy grzesznik, który doświadcza nowego narodzenia duchowego, staje się święty w Jezusie Chrystusie. Każdy. Największy grzesznik. W wersecie 19 Paweł mówi, że nie był nieposłuszny tej wizji. Poszedł do przodu. Bóg dał mu tą wizję, żeby te pięć rzeczy robić w życiu ludzi i on poszedł za tą wizją. Teraz pytanie, czy my idziemy za, czy ja idę za tą wizją, by pomagać ludziom w tym przejściu, by ciągnąć ludzi ku światłości. Bądźmy posłuszni Bożej wizji. Kiedy Bóg daje wizję, daje i zaopatrzenie. Dzieje 10 rozdział, 10 werset. Bóg używa Piotra, aby poszedł z Ewangelią do pogan. Słuchajcie, tu jest wypełnienie proroctwa, które Jezus wypowiedział na temat Piotra. Pamiętacie, jak Piotr rozmawiał z Jezusem i Jezus mu powiedział, daję ci klucze Królestwa Niebieskiego i komu otworzysz, będzie otworzone, a komu zamkniesz, będzie zamknięte? Bo właśnie między innymi w dziejach w 10 rozdziale to właśnie Piotr idzie wygłosić Korneliuszowi, poganinowi, tak? Rzymianinowi. To Piotr otwiera mu drzwi do wieczności. Kto był... Filip głosi w Samarii, Samarytanie się nawracają. Kto poszedł, by kłaść na nich ręce i aby dostali Ducha Świętego? Kto otworzył im drzwi nieba? Piotr z Janem. Widzicie to? Piotr w Samarii, Piotr u Korneliusza. To on ma klucze. A tym kluczem jest Ewangelia, dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Używaj też. Ty masz te same klucze, słuchaj. Klucze nieba są w twojej dłoni, gdy głosisz Ewangelię. Posiadajcie wizję dla ludzi, którzy nie są tacy jak wy, bo Bóg ich oczyścił. A czasami my ograniczamy Boże działanie, mówiąc, a ci ludzie, oni to się już nigdy nie upamiętają. Nie? Do tej grupy ludzi to ja nie pójdę. Taką postawę miał Piotr. Nie pamiętacie tego? Dlaczego Piotr nie poszedł wcześniej głosić poganom, skoro Jezus powiedział im, idźcie na cały świat i głoście wszelkiemu stworzeniu. Nie powiedział im Jezus tak? Powiedział. I przez wiele lat Żydzi siedzą, apostołowie siedzą w Jerozolimie i głoszą poganom? Nie głoszą. Dlaczego? Bo w ich umysłach było, że Ewangelia jest tylko dla Żydów, a nie dla pogan. Piotr, pamiętacie, jaką miał wizję? Tego nieczystego jedzenia, tak? Na prześcieradle, nieczyste jedzenie. Bóg mówi, zabijaj i jedz. No jak ja, religijny Żyd, mam niekoszerny jeść, tak? Jak ja mam to robić? A Bóg mówi, nie nazywaj nieczystym coś, co ja to oczyściłem. Więc nie ma takiej grupy ludzi na planecie Ziemia, która by była wyłączona z Ewangelii. Mamy docierać z Ewangelią do wszystkich. Do wszystkich. Nie nazywaj nieczystych tych, których Bóg oczyścił. Bo krew Jezusa Chrystusa przelała się za każdą osobę. Za wszystkich. Rzymian 10, rozdział 11-15. Miejmy wizję bycia misjonarzami. Ponieważ mamy wizję piekła i nieba, wizję zgubionych ludzi.
Boża wizja będzie zawsze szukała ludzi, by przyprowadzić ich do Jezusa. Ale możemy mieć też ziemską wizję, słuchajcie, ziemskie widzenie. I tutaj wiecie, jaki jest przykład takiego właśnie ziemskiego widzenia? Pierwsza Mojżeszowa, 3:6. Ewa miała ziemską wizję. Na czym ta wizja polegała? Patrzyła na owoce i widziała, że co? Że są godne pożądania i poznania czego? Dobra i zła. Czy to na tych owocach było widać te rzeczy? Nie. Ona miała widzenie, że jak zje, to będzie wiedziała, co jest dobre, a co złe. To jest ziemskie widzenie. Widzenie, które prowadzi, przyprowadza śmierć do naszego życia. Natomiast Boże widzenie będzie zawsze nasz wzrok podnosiło ku Bogu i Jego możliwości zbawienia innych. Pierwsza Mojżeszowa 13:10-12. Jaką wizję według was miał Lot? Pamiętacie, Abraham z Lotem mają się rozstać. Jaką wizję miał Lot? Nazwalibyście ją niebiańską czy ziemską? Ziemską. Dokładnie. Lot również posiadał ziemską wizję cielesną. Lot wybrał Sodomę, bo ona była jak Egipt. Wielkie miasto. Dużo rzeczy się tam działo. Więcej możliwości i łatwiejsze życie. Wizja. Słuchajcie, Lot, wierzący człowiek, ma cielesną wizję. Ziemską wizję. Ile zarobił? Jak się skończyło, tak? Poszedł w oglądaniu. Ile zarobił? Przecież w Sodomie było łatwiejsze życie. Powinien kupę kasy zrobić. Ile wyniósł? Wyniósł subsoli ze sobą. Żonę, która zamieniła się w subsoli, tak? Tyle wyniósł. Jozuego 7:21. Achan miał ziemską wizję na możliwość wzbogacenia się. Pragnął srebrna i wziął go, tak? Pamiętacie, to było, wchodzą do ziemi obiecanej. Wszystko jest przeklęte, więc nie wolno nic brać. On tam znalazł gdzieś jakieś złoto, srebro, schował, zakopał u siebie w namiocie. Kosztowało go to jego życie i życie całej jego rodziny. Ziemska wizja. Nie daj się z nią złapać. Miej wizję, by być członkiem zespołu, członkiem kościoła. Bez wizji poumieramy duchowo. Nie daj szatanowi ci ją skraść. Miej wizję być w ciele Chrystusa. Słuchajcie, nie wiem, tyle razy żeśmy się uczyli tego w szkole biblijnej, uczyliśmy się, nie wiem, w grupie młodzieżowej tego, że człowiek poza ciałem Chrystusa umiera duchowo. I nie wiem dlaczego, ale wielu z moich braci i sióstr, którzy byli ze mną w młodzieżówce, dzisiaj ich życie wygląda w ruinie z jednego powodu. Wiecie jakiego? W pewnym momencie zaczęli żyć poza ciałem Chrystusa. I do dzisiaj oni czasami nie widzą, że to, że są po rozwodach, że mają rozwalone rodziny, długi i tak dalej, że to jest wynikiem tej jednej głupiej decyzji. Nie będę w kościele. Dzisiaj ich życie jest zniszczone, oni dalej nie potrafią zobaczyć, że halo, Bóg puka i prosi cię, wróć do ciała Chrystusa. Dlaczego szatan krąży wokół kościoła i ryczy? Jest taki werset, tak? Szatan jest jak lew ryczący i chodzi w koło i patrzy, co? Kogo by pokonać. A dlaczego chodzi w koło i nikogo nie może pochłonąć? Dlaczego? Bo Kościół jest razem. Bo w Kościele jesteśmy razem. Ale gdy tylko jeden z nas odejdzie, oddzieli się od grupy, kto tam czeka na niego? Żeby zniszczyć jego życie, jak myślisz? Wilk. Lew, który rozszarpuje twoje życie. Tak zniszczy twoje życie, że będziesz się nawet wstydził podzielić Ewangelią. Nie wierzysz? Znam wiele takich osób. Ich życie jest tak w gruzach, że nawet przyszliby do nich niewierzący, by prosić, słuchaj, powiedz mi Ewangelię, to nie są w stanie powiedzieć, bo chcesz, żeby twoje życie wyglądało tak jak moje? A wystarczyłoby jedna rzecz. Wróć do ciała Chrystusa. Schowaj się tam.
a Bóg odkupi. Mamy takie cudowne, słuchajcie, wersety, tak? Bóg odnawia to, co zżarła szarańcza, nie jest tak? To wróć na łono ciała Chrystusa. Zacznij na nowo życie. Od początku. Wróć. Nie myśl, że to przez ciebie, przez męża, przez kogoś tam, to przez głupią decyzję oddzielenia się od Kościoła. Bo było mi wygodnie, a może, nie wiem, gdzieś dalej zacząłem mieszkać, a to ciężko dojechać. Słuchajcie, ja znałem takich dwóch braci z Legnicy, którzy co niedzielę, nawet w największe mrozy, jeździli na nabożeństwo do Wrocławia, bo w Legnicy nie mieli zboru. I długo się jeździło wtedy, kilkadziesiąt lat temu. I oni w niedzielę byli pierwsi w kościele i ostatni wychodzili. Bo to miało dla nich wartość, bo wiedzieli, że to jest dla nich ochrona. Że to jest to, co daje im życie. Dzisiaj my jesteśmy tak spoufaleni z Kościołem, z życiem Kościoła, że nie doceniamy tego, co mamy. Chcesz duchowo wzrastać, chcesz do duchowej dojrzałości, miej wizję na bycie w ciele Chrystusa. To będzie cię kosztowało pokorę czasami, bo będziesz musiał być pod autorytetem, czy to pastora, czy jakiegoś lidera, ale Bóg jest pokornym Bogiem i pokory też oczekuje od swoich dzieci. Chcesz duchowo dojrzewać? Bądź pokorny. Bądź pod czymś autorytetem. Pomódlmy się. Panie, ja tak bardzo dziękuję Ci za to, że Ty posiadasz wizję na moje życie, na życie każdego z nas, jak tu jesteśmy. Dziękuję Ci, że mnie odnalazłeś i że masz moc odnaleźć też ludzi, którzy dzisiaj żyją w ciemności, są w mocy diabła. Ale Ty masz moc wyrwać każdego z rąk diabła i przenieść go do Królestwa Światłości. Panie, chcemy widzieć jak najwięcej osób, które doświadczą tego, co myśmy doświadczyli. Ludzi, którzy może dzisiaj są zniewoleni, nie wiem, przez sekty, przez różne systemy religijne. Panie, Ty masz moc wyrwać ich i uwolnić w Jezusie Chrystusie. Powołać do prawdziwej wolności, powołać do prawdziwego życia. Ty masz moc, Panie, przemienić życie ich, jak miałeś moc przemienić nasze życie. Panie, chcemy chodzić w Twojej wizji. Chcemy być częścią ciała Chrystusa. Chcemy być żywą częścią ciała Chrystusa. I chcemy wzrastać duchowo. Chcemy, byś Ty przemieniał nas coraz bardziej i coraz bardziej na obraz Jezusa Chrystusa. Ty rozpocząłeś to dzieło w nas i je skończysz, Panie. To wierzę i to widzę w życiu moim i w życiu moich braci i sióstr. Ty, który rozpocząłeś to dobre dzieło, będziesz je kontynuował aż do końca. I Tobie niech będzie za to chwała. Na wieki wieków. Amen.